Musisz wziąć dwa jabłka ze swojego ogrodu i zanieść je swojej przyjaciółce. Ale mieszka ona na drugim brzegu rzeki. Aby dostać się do jej domu, musisz przejść przez most. Może on utrzymać ciężar twojego ciała i jednego jabłka. Jeśli spróbujesz wejść na most z dwoma jabłkami, zawali się do wody, w której roi się od piranii. Co powinieneś zrobić, aby przynieść swojej przyjaciółce dwa jabłka, jeśli możesz tylko raz przejść przez most? Powinieneś przejść przez most, żonglując dwoma jabłkami. Żona miliardera zadzwoniła na policję o 8 rano w niedzielę. Powiedziała, że właśnie znalazła nieprzytomnego męża w jego gabinecie. Obok niego na podłodze leżał kij baseballowy. Policja przesłuchała wszystkich mieszkańców domu. Żona powiedziała, że była poza domem, kupując mężowi prezent na 10. rocznicę ślubu. Kierowca powiedział, że wyjechał wieczorem poprzedniego dnia do swoich rodziców, ponieważ poprosili go o pomoc, a kucharz powiedział, że przygotowywał śniadanie od 6 rano i nie wychodził z kuchni. Kto kłamie? Żona. Sklepy raczej nie są otwarte tak wcześnie w niedzielę rano. Olivia odwiedziła swoją przyjaciółkę, Alę, która mieszkała w innym mieście. W domu Ali był jeden pokój, który zawsze był zamknięty, a Oliwii nie wolno było do niego wchodzić. Wiedziała jednak, że Ala trzyma klucz do tego pokoju w szufladzie biurka. Pewnego dnia, gdy jej przyjaciółki nie było w domu, Olivia wzięła klucz i otworzyła pokój. W środku było ciemno, więc zapaliła światło. Na środku pokoju stał stół, na którym leżała książka. Nagle dziewczyna usłyszała otwierające się drzwi wejściowe. Szybko zgasiła światło, zamknęła pokój, schowała klucz do szuflady i udawała, że ogląda telewizję. Jakiś czas później podeszła do niej Ala i zapytała: dlaczego weszłaś do pokoju, chociaż prosiłam cię, żebyś tego nie robiła? Skąd wiedziała, że Olivia była w tym pokoju? Ala dotknęła żarówki, która była gorąca. Szklany słoik stoi na stole tak, że jego część znajduje się w powietrzu. Za pół godziny słoik spadnie na podłogę. Dlaczego? Co znajduje się w środku? Wewnątrz słoika znajdują się kostki lodu. Ich ciężar jest rozłożony w taki sposób, że słoik jest zbalansowany. Gdy lód się roztopi i zamieni w wodę, słoik spadnie. Zuza pracowała w sklepie odzieżowym, który sprzedawał drogie, designerskie rzeczy. Pewnego dnia odkryła, że ktoś ukradł parę spodni. Spójrz na ludzi, którzy byli wtedy w środku. Spróbuj dowiedzieć się, kto jest złodziejem. To facet po prawej stronie. Jeśli przyjrzysz się uważnie jego nogom, zobaczysz spodnie wystające spod dżinsów. Stefan miał w swoim domu magazyn. Był on zamknięty na specjalną kłódkę, którą można było zamknąć bez klucza. Aby ją otworzyć, Stefan musiał użyć klucza. Jedyną osobą, która miała klucz, był on sam. Nie było żadnych duplikatów. Mężczyzna starannie zamykał drzwi każdego wieczoru. Jednak pewnego dnia w jego magazynie znaleziono złotą broszkę. Została ona skradziona z muzeum dzień wcześniej. Policja podejrzewała, że to Stefan był złodziejem, ponieważ nikt inny nie miał klucza do magazynu i mieszkał on sam. Stefan wiedział na pewno, że jest niewinny, ale w jaki sposób broszka pojawiła się w pokoju? Stefan został wrobiony. Kiedy był w magazynie, prawdziwy przestępca zmienił kłódkę. Stefan nie potrzebował klucza, aby ją zamknąć. Dlatego nie zorientował się, że kłódka została zmieniona. Później złodziej otworzył kłódkę swoim własnym kluczem i zostawił broszkę w pokoju. Oj, coś tu poszło nie tak. Czy potrafisz rozwiązać tę sprawę i dowiedzieć się, które jedzenie jest trujące?
Jeśli o mnie chodzi, wszystkie te potrawy wyglądają niepokojąco. Spójrz tylko na nie. Pająki, dziwne zielone opary, karaluchy. Ale danie, które spowodowało zatrucie pokarmowe, to tak naprawdę te frytki. Widzisz te muchy wokół talerza? Nie wyglądają na żywe. Ten zielony sos na wierzchu musi być trucizną. Teraz mam dla Ciebie podchwytliwe pytanie. Kiedy 1893 i 2548 są mniejsze od 498? Kiedy są to lata przed naszą erą? Pewien poszukiwacz skarbów zgubił się w lesie. Po długiej wędrówce zauważył skrzyżowanie z dużym kamieniem po środku. Na kamieniu znajdował się napis 4 plus NO5. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że znak wskazywał kierunek do skarbu. Był on jednak zapisany skomplikowanym szyfrem. Czy możesz pomóc poszukiwaczowi skarbów rozszyfrować kod? Mężczyzna powinien odwrócić napis do góry nogami. Wtedy pojawi się napis South, czyli po angielsku południe. To właśnie tam znajduje się skarb. Kiedy Elżbieta miała 2 lata, jej siostra była 2 razy starsza. Teraz Elżbieta ma 18 lat. Ile lat ma jej siostra? Jej siostra ma teraz 20 lat. Dlaczego zimą ptaki odlatują na południe? Bo wolą latać niż chodzić. Dlaczego książka do matematyki wygląda na smutną? Bo rzadko kto rozwiązuje jej problemy. Jaki jest najprostszy sposób na podwojenie pieniędzy? Najłatwiejszym sposobem jest położenie pieniędzy przed lustrem. Wróćmy na poważniejszy detektywistyczny tor. Karol obudził się w szpitalu. Pamiętał tylko swoje imię i nic więcej. Lekarz przyszedł sprawdzić, jak czuje się chłopak. Powiedział, że przed salą czekają 3 młode kobiety. Na prośbę Karola zaprosił je do pokoju. Co dziwne, każda z nich twierdziła, że jest jego siostrą, ale tylko jedna z nich mówiła prawdę. Która z nich? To ta w środku. Ma znamie na ręce, a Karol ma podobne. Małgosia zaprosiła przyjaciół do restauracji, aby świętować swoje urodziny. Świetnie się bawili. Małgosia dostała najlepszy prezent urodzinowy w życiu. Przyjaciele podarowali jej pierścionek z dużym diamentem. Ale nagle pokój pogrążył się w ciemności. Po kilku minutach światła znów się zapaliły, ale pierścionek Małgosi zniknął. Przyjrzyj się uważnie obrazkowi i spróbuj odgadnąć, kto go ukradł. To kelner. Spójrz na szklankę, którą trzyma. Włożył do środka pierścionek. Teraz jest w nim znacznie więcej płynu niż wcześniej. Dziewczyna Jakuba, Nicola, uwielbiała zagadki. Pewnego dnia była w podróży służbowej we Francji. Zadzwoniła do Jakuba i powiedziała mu, że jej krewna obchodzi urodziny. Czy mógłbyś pojechać do niej i złożyć jej życzenia w moim imieniu? Kiedy chłopak zapytał ją, którą krewną ma odwiedzić, Nicola odpowiedziała: to córka jedynego syna mojego dziadka. Kim jest tajemnicza krewna, której Jakub ma złożyć życzenia? To siostra Nicoli.